Dziękuję bardzo i chciałem przywitać Państwa bardzo serdecznie na tej najpiękniejszej chyba uczelni na świecie, która w czasach komunizmu była dla mnie symbolem. Była jedyną prywatną uczelnią w wszystkich demoludach, jak to się wtedy mówiło, czyli w bloku socjalistycznym. No i była taką troszeczkę oazą wolności, więc ja byłem zawsze wdzięczny Kulowi, że jest, że trwa, akurat tutaj nigdy nie uczyłem się, ale wielu absolwentów tutaj stąd wyszło. Jeden szczególnie bliski mojemu sercu, doktor honoris causa, pan profesor Lech Kaczyński, więc tutaj macie na pewno bardzo dobre zdanie. Bardzo dziękuję. Może tytułem wstępu też nie chcę opowiadać o całym planie rozwoju. Zresztą widzę, że już wcześniej tutaj pan profesor wszystko chyba Państwu opowiedział, bo były 5 pułapek, więc już wiecie, gdzie jesteśmy. Warto zwrócić uwagę też przede wszystkim na to, że rozwój gospodarczy przebiega etapami. Rozwój gospodarczy nie odbywa się gwałtownie. Ja wiem, że wszyscy chcielibyśmy, żeby nagle było lepiej, ale jeżeli nagle się coś dzieje lepiej, to jako studenci też pewnie kierunków ekonomicznych wiecie, że coś tutaj jest nie tak, prawda? Bo musimy brać pod uwagę też okoliczności, w których jesteśmy. Dzisiaj wpadliśmy właśnie w takich 5 pułapek, które tutaj, jak wchodziłem, to jeszcze na ekranie Państwo widzieliście. I z tych pułapek będziemy starali się wyjść. Pokrótce powiem, że te pułapki mają taki wspólny mianownik pod tytułem za mało oszczędności i za duże uzależnienie od zagranicznego kapitału. To nie ma zabarwienia pejoratywnego, prawda? Bez pewnych inwestycji zagranicznych być może bylibyśmy w jeszcze gorszym położeniu. Chociaż niektóre z nich były takie wątpliwej jakości, można powiedzieć, z lat 90. niektóre prywatyzacje i tak dalej. A więc, żeby zaadresować te pułapki jakoś w odpowiedni sposób, no to musimy właśnie położyć nacisk na nowy model rozwoju gospodarczego. Dotychczasowy model rozwoju gospodarczego był rozwojem w dużym stopniu opierającym się właśnie o dług zagraniczny, dług państwowy zagraniczny i prywatny. Zresztą kryzys ostatnich 8 lat, który się tylko przepoczwarza, ale on cały czas trwa i nawet dzisiaj chyba słyszycie Państwo od czasu do czasu o nadchodzącej trzeciej fali kryzysu, prawda? I ja również bym przed nią przestrzegał. Ten kryzys pokazał, że nie ma takiego rozróżnienia między długiem państwowym a długiem prywatnym. Bo na przykład Hiszpania i Irlandia miały dług państwowy na poziomie rekordowo niskim w 2008-2009 roku, około 25% do PKB. A dzisiaj mają po około 100% do PKB, dlatego że państwo, ratując całą gospodarkę, znacjonalizowało część długów prywatnych, prawda? To dlatego mówimy, że uwaga na to, żeby nie nacjonalizować strat, prawda, i prywatyzować zysków. I my mieliśmy drugą część tej sentencji, mieliśmy sprywatyzowanie zysków, ponieważ to właśnie ta prywatyzacja lat 90. i 2000. w dużym stopniu dała stosunkowo łatwy zysk tym, którzy byli beneficjentami tamtej prywatyzacji. Natomiast w kontekście znacjonalizowania strat, tego jeszcze za bardzo nie mieliśmy na szczęście w Polsce, ale są kraje, które tego doświadczyły i dzisiaj bardzo mocno z tego powodu cierpią. Pierwsza taka lekcja, którą chciałbym z tyłu głowy gdzieś tutaj z Państwem, dla Państwa zostawić, jest taka, że czy dług jest prywatny, czy publiczny, uważajmy na każdy rodzaj długu. Nie jest też tak, że nie warto się rozwijać z kredytu. Wręcz przeciwnie, od razu tutaj takiej opowieści, może trochę luźnej, o którą tutaj przed Państwem chcę roztoczyć, od razu powiem, że moi adwersarze mówią, no jak to, skoro takie oszczędności są potrzebne, a kredyt zagraniczny jest niebezpieczny, to dlaczego Pan utrzymuje w tym zdaniu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju również punkt pod tytułem pozyskiwanie kapitału z zagranicy? No bo przecież w tym jest pewna wewnętrzna sprzeczność. Na to ja mam taką odpowiedź. Owszem, utrzymujemy, ale utrzymujemy w sposób taki, że po pierwsze szukamy tego kapitału pasywnego,
tego, który przejmuje w mniejszym stopniu kontrolę nad gospodarką polską, a po drugie, ten kapitał jest dzisiaj, ze względu na kryzys, w którym się znajdujemy, rekordowo nisko oprocentowany. Czyli 1%, ostatnio podpisałem bardzo korzystną umowę na 30 lat, na miliard dolarów z bankiem, podpisywaliśmy z Bankiem Światowym. Na bardzo korzystnych zasadach, ponieważ jeżeli tylko udałoby nam się zrealizować projekty, które mają 3-4% stopę zwrotu z kapitału, nie mówię już o 5-6, czy przedsiębiorca spodziewa się 15-20%, prawda? To już o takich stopach zwrotu nawet nie mówię, bo państwo działa troszeczkę w innym paradygmacie i w innej domenie. W związku z tym, patrząc na to z takiej perspektywy, nie ma tutaj sprzeczności, bo my pożyczamy bardzo, bardzo tani i raczej pasywny kapitał pochodzący z instytucji takich jak EBOR, EBI, European Fund for Strategic Investments, czyli plan Junckera, albo z Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a angażujemy ten kapitał w aktywne przedsięwzięcia i przedsięwzięcia gospodarcze lub infrastrukturalne. I ten montaż finansowo-kapitałowy pod realizację projektów infrastrukturalnych, które dają chociaż 3-4% stopę zwrotu, może się opłacać nawet w przypadku zasysania tego kapitału międzynarodowego. Stąd ja cały czas rozmawiam z tymi inwestorami, również z tymi z funduszy emerytalnych, z funduszy powierniczych, funduszy kapitałowych, żeby ich przyciągać. Ale jest to innego typu inwestor i tą subtelną różnicę chciałbym w takim tutaj kolażu informacji, które przed Państwem kładę, wyraźnie podkreślić, bo jesteśmy już 3-4 miesiące po ogłoszeniu tego planu i nie chcę punkt po punkcie przechodzić przez wszystkie aspekty, tylko raczej już przez to, co zostało poddane pewnej dyskusji publicznej i krytyce. Co ciekawe, zresztą zauważcie, że nawet tacy bardzo zagorzali adwersarze naszej ekipy rządowej i planów gospodarczych przyznają dzisiaj, można powiedzieć, po nie w czasie, że mamy duże uzależnienie od kapitału zagranicznego. Nie będę wymieniał nazwisk, ale jak sobie ktoś pisze w Google'ach takie zbitki semantyczne, to szybko dojdzie do tego, kto dawniej w ogóle nie dostrzegał tego problemu. Kapitał nie miał narodowości, prawda? Przyciągajmy kapitał, bo on nie miał narodowości, nie martwmy się, skąd pochodzi. No od kilku lat, po nie w czasie, doskonale wiemy, że kapitał ma oczywiście narodowość, i to narodowość bardzo ściśle określono. I tam, skąd pochodzi kapitał, zwykle tam są centrale firm. Dlatego my, Polacy, zarabiamy mniej, bo nie pracujemy w centralach przy badaniach i rozwoju, przy ekspansji międzynarodowej, przy fuzjach i akwizycjach, czy przy pozyskiwaniu kapitału, tylko pracujemy już na procesach produkcyjnych, biznesowych, usługowych, czyli w tej kolejnej fazie cyklu produktowego, prawda? A gdzie są najważniejsze marże zaszyte w rozwoju w każdej branży? No można powiedzieć, że one są trochę tak w kształcie litery U i bardzo uśmiechniętego dziecka, gdzie na osi Y-ów jest wartość dodana, prawda? Czyli jak mamy literkę U, to ta wartość dodana jest w pierwszej fazie cyklu, czyli badania, rozwój, design produktowy, wymyślanie produktów, wymyślanie usług, a potem jest faza produkcji i już się obniża ta wartość dodana. I ona trafia do nas, a najniżej są montownie, prawda, gdzie w ogóle prawie nie ma produkcji, tylko się przyciąga jakieś tam części poszczególne i składa je razem. Dlatego jeden z ekonomistów raczej bystrzejszych zauważył, że nie chcemy być montownią azjatyckiego AGD. Prawda? Taki cytat padł 3 lata temu. To był dobry cytat, bo on pobudził trochę do myślenia. Montownia azjatyckiego AGD. Prawda? Niczego nie mówiąc, bo jakbym miał do wyboru, czy ma gdzieś powstać zakład pracy nawet pod tytułem montownia azjatyckiego AGD, to jak najbardziej bym ją chciał. Tylko nie jest to najważniejsza część architektury rozwoju gospodarczego, prawda? Jakże bym mógł nie chcieć, jak jest bezrobocie 25% i gdzieś pod Włodawą, czy gdzieś indziej na Lubelszczyźnie, prawda? Ktoś by chciał robić taki zakład. No oczywiście, żebym chciał, ale najbardziej bym chciał, żeby się tworzyły zakłady o najwyższej wartości dodanej, bo tam z Waszych głów, studentów tutaj przede wszystkim, prawda, będących na sali, najwięcej można będzie zainwestować w tej myśli ludzkiej. A my w Polsce mamy za wiele branż rozwiniętych pracochłonnych, trochę kapitałochłonnych, a najmniej wiedzochłonnych. Bo branże można
podzielić na takie trzy branże. Za chwilę do tego wrócę. Teraz zobaczę jeszcze tą drugą część tej literki U, czyli właśnie tą końcówkę. Bo właśnie w dystrybucji i marketingu też kryje się bardzo duża wartość dodana. I tak plan rozwoju jest osnuty wokół kilku elementów wiodących. Jednym z tych elementów wiodących jest właśnie promocja branż wiedzochłonnych. I tutaj tak jak pan wojewoda i władze i przedsiębiorcy myślicie o inteligentnych specjalizacjach, to wiem, że myślicie o specjalizacjach, które są bardzo przyszłościowe i rozwojowe. Przesłaliście cztery takie specjalizacje dla Lubelszczyzny. Informatyka i automatyka, medycyna, zdrowie, biogenetyka i bioróżnorodne technologie energetyczne, niskoemisyjna gospodarka i również sektor rolno-spożywczy. I to są dobre specjalizacje, ponieważ one w dużym stopniu wykorzystują te przewagi konkurencyjne, które tutaj już zostały osiągnięte. Chociażby na Lubelszczyźnie jest największy w Europie potentat w produkcji i eksporcie orchiderii i pięknych kwiatów na całą Europę, prawda? Z którym dzisiaj rano miałem zresztą przyjemność chwilkę porozmawiać na spotkaniu z przedsiębiorcami, ale również potrzebujemy tych technologii przyszłości, czyli tam, gdzie jest ta wysoka wartość dodana, zaszyta w poszczególnych produktach. I tak trochę właśnie nasz rozwój ostatnich 20-25 lat korzystał z tego, czego mieliśmy najwięcej. Mieliśmy drugi boom demograficzny powojenny, czyli mieliśmy duży zasób pracy, no to korzystaliśmy z tego zasobu pracy, eksportowaliśmy zresztą ten zasób pracy za bardzo, w sensie mieliśmy ogromną emigrację, kolejną falę emigracji, z powodu której cierpimy dzisiaj, prawda, i tak się rozwijaliśmy, można powiedzieć, jak troszeczkę jak liść na wietrze. Natomiast nasz model rozwoju gospodarczego kładzie szczególny nacisk na rozwój tych wiedzochłonnych branż, ponieważ z jednej strony nie możemy abstrahować od tej rzeczywistości gospodarczej, w której jesteśmy. No nie możemy powiedzieć, od jutra budujemy statki kosmiczne. Czy powiedzieć sobie możemy, tylko nie mamy 25 warunków, prawda, pośrednich, które są konieczne, żeby coś takiego robić. Ale nadbudowując nad tym, co jest, szukając specjalizacji regionalnych, takich jak chociażby tutaj po dawnym Centralnym Okręgu Przepisów Przemysłowym, przemysł lotniczy czy przemysł zbrojeniowy, prawda? Szukając i wzmacniając specjalizacje regionalne, chcemy budować coraz to wyższą wartość dodaną w naszych branżach i przesuwać się na tej drabinie globalnego łańcucha dostaw, globalnego łańcucha wartości dodanej coraz wyżej, tak żeby marże na naszych produktach były coraz wyższe. Można to tak, trochę taki naiwny sposób przedstawić na przykładzie pod tytułem ile kosztuje kilogram polskiego eksportu? To jest niecałe 2 euro, 1,7, 1,8 euro. Kilogram niemieckiego eksportu około 5 euro, a szwajcarskiego około 6 euro, prawda? Czyli tam jest zaszyta dużo większa wartość dodana w każdy z tych komponentów. Więc teraz przed zakończeniem tego mojego wprowadzenia chcę powiedzieć jeszcze o paru filarach tego rozwoju nowego modelu gospodarczego, na który stawiamy. O industrializacji, czy o tych wiedzochłonnych nowych branżach już mówiłem, a więc ten filar zakładam, że tutaj wiecie Państwo o co chodzi. Drugi filar to innowacyjny polski przemysł. Z małej i średniej firmy chcemy, żeby się stawały coraz to większe, bo firmy większe mają więcej możliwości. To większe i największe firmy mogą dokonywać ekspansji międzynarodowej przede wszystkim. Mniejszej firmy nie stać na to, żeby jeździć po świecie, a już zwłaszcza po tym trudniejszym świecie, czyli po Dalekim Wschodzie, tam gdzie jest 60% czy tam 50% produktu globalnego brutto i szukać kontrahentów. Dlatego potrzebne są upraszczenia i optymalizacja w modelach biznesowych, żeby łatwiej było dotrzeć do tych nowych klientów i na to kładziemy ogromny nacisk. Trzeci filar to pozyskanie środków na rozwój, zarówno wewnątrzkrajowy, i dlatego jednym z filarów będzie zaproponowany przez nas program budowy oszczędności.
bo jeśli chcemy mieć więcej własności polskiej, no to nie możemy przez kolejne 10 lat brać długu z zagranicy. Czy to jest dług prywatny, czy publiczny, to jak już starałem się na początku Państwu opowiedzieć, nie ma takiego wielkiego znaczenia w sumie, chociaż wydaje się, że jest dużo. W związku z tym musimy nauczyć się oszczędzać. Myśmy przez 27 lat nie nauczyli się oszczędzać i od razu jak ktoś tutaj powie, no tak, ale z czego my mamy oszczędzać, jak jesteśmy biednym krajem, no to powiem tak Państwu, my oszczędzamy 17% PKB, a Wietnam, który jest 3 razy biedniejszy od nas, oszczędza 30% PKB. Czyli to nie jest Niemcy, które są 3 razy bogatsze, też oszczędzają 30%, czy tam 20 kilka PKB. Czyli to jest bardziej w naszych głowach, a nie w naszych portfelach. To jest to, czy stosujemy sarmacką politykę zastaw się, a postaw się, prawda, i wyjazdy zagraniczne, chociaż na wakacje, chociaż nas na to nie stać, czy raczej mierzymy tutaj siłą naszego portfela to, na co nas stać i rzeczywiście kładziemy większy nacisk na oszczędności. My taki program oszczędnościowy dotyczący zarówno elementów demograficznych, emerytalnych, kapitałowych, finansowych, bankowych, płynnościowych, no i przede wszystkim dotyczących portfela, przeciętnego portfela naszego obywatela, my zaproponujemy w ciągu najbliższych paru miesięcy, ponieważ na tym musi się opierać długofalowy rozwój. Aczkolwiek korzystanie z kapitału, nawet zagranicznego przez najbliższych kilka lat, a już zwłaszcza też, że środki unijne są tym kapitałem bezpłatnym w ogóle, na pewno nam się opłaca. Znaczy nie ma tutaj czarno-białego opisu rzeczywistości, tylko jest taki bardziej szary, ale za to konkretnie oddający to, jak rzeczywistość wygląda. Czwarty filar to promocja ekspansji i eksportu zagranicznego. O tym dzisiaj szczególnie dużo rozmawialiśmy rano z przedsiębiorcami. Ich interesuje, w jaki sposób, realny sposób, państwo polskie jest w stanie wesprzeć. I z racji położenia geograficznego Lubelszczyzny sporo mówiliśmy o Ukrainie dzisiaj rano i o ułatwieniach w komunikacji, ale również o takich problemach jak to, że ostatnia umowa stowarzyszeniowa z Ukrainą doprowadziła do tego, że jest ogromny zalew produktów ogólnie rozumianych czekoladowych, prawda, do Polski i polscy przedsiębiorcy mają z tym problem. No niemniej jednak zauważcie, że mamy tutaj pewną taką niespójność strategiczną, bo z jednej strony chcemy wspierać Ukrainę w jej dążeniach do Europy Zachodniej po to, żeby stanowiła dla nas dodatkowy, nazwijmy to, wentyl bezpieczeństwa, czy bezpiecznik na styku z naszym największym wschodnim sąsiadem, ale z drugiej strony jednak chcemy bronić przede wszystkim nasz przemysł, tak? Ale umowa stowarzyszeniowa nie pozwala nam narzucać już teraz ceł wobec Ukrainy, bo zresztą nowe cła wobec jakiegokolwiek kraju zewnętrznego należą do wyłącznej kompetencji unijnej. My w ogóle nie możemy jako Polacy dzisiaj narzucać ceł. Dlatego akurat Lubelszczyzny to w mniejszym stopniu dotyczyło, ale ja jako minister rozwoju w ostatnich kilku miesiącach ogromnie dużo działałem wokół przemysłu hutniczego i stali, bo Polska jest znaczącym producentem stali i nagle zostaliśmy zalani przez stal z Białorusi, Rosji i Chin, prawda, która była trochę innej, gorszej jakości, ale przede wszystkim traciliśmy na to tutaj i na wacie i tracili polscy producenci stali. Więc ten obrazek jest dość skomplikowany, a dodatkowo wasza bliskość Lubelszczyzny do Ukrainy tworzy jeszcze dodatkowe i napięcia, i okazje, i możliwości rozwojowe. Tak na to należy na pewno popatrzeć. I piąty filar, który chciałbym tutaj wyraźnie zaznaczyć również, to jest zrównoważony rozwój na terenie całego kraju. I w tym sensie myślę, że wielki, piękny Lublin i Lubelszczyzna będzie beneficjentem tej zmiany naszej filozofii. To jest, proszę Państwa, głęboka zmiana filozofii, ponieważ do tej pory, nie nazywając już konkretne mnie tam partii politycznych po imieniu, ale przez poprzednie 20 parę lat rozwój się koncentrował głównie wokół dużych ośrodków miejskich i był nastawiony na wsparcie dużych ośrodków miejskich, prawda? Wrocław, moje rodzinne miasto, jest bardzo dobrze dzisiaj skomunikowany ze wschodem, z zachodem, S8, A4, A4 na wschód, na zachód, świetnie, tak? I Wrocław sobie świetnie radzi, 3%, 4% bezrobocia, właściwie nie ma żadnego bezrobocia, tak? Natomiast
My w naszym planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju kładziemy ogromny nacisk na bardziej równomierny rozwój. Co to znaczy? W bardzo praktycznym wymiarze oznacza to przesunięcie części środków na przykład na rozwój infrastruktury. Prawda? Kiedy w XIX wieku powstała kolej nadwiślańska z Lublina do Warszawy, to Lublin zaczął się gwałtownie rozwijać. No bo właśnie został skomunikowany dużo lepiej niż wcześniej, prawda, furmankami, to można było tę samą trasę przebyć nie w 3 dni, a w 3 godziny, czyli mniej więcej tak jak dzisiaj, po 150 latach, świadczy tylko rozwoju gospodarczym, a może raczej brachu. Ale tak samo chcemy właśnie postawić nacisk na S17, prawda, S19, Via Carpatia, czyli otwarcie Lublina na północ, na południe, i lepsze skomunikowanie z centrum Polski, bo to tworzy lepsze możliwości rozwojowe. To powoduje, że dla studentów, dla absolwentów, dla pracowników bliżej jest do Lublina, do Warszawy, do Zamościa, do skomunikować się tutaj z tymi miastami, niż do przysłowiowego Londynu na zmywach, prawda, gdzie się wsiada w Ryanaira i pakuje walizki i nigdy już nie wraca do Polski, więc na tą infrastrukturę na pewno będzie dokładnie ogromny nacisk. I to jest jakby prostsze do wytłumaczenia. To, co jest trochę trudniejsze, bo tutaj musi być ogromna współpraca między administracją publiczną, państwową, a przedsiębiorcami, uczelniami, władzami regionalnymi, władzami samorządów, mniejszych miast, to jest współpraca w konstruowaniu poszczególnych projektów industrialnych, czy po prostu biznesowych, rozwojowych, prawda? Dlaczego to jest trudniejsze? No bo oczywiście my nie, w Polskim Funduszu Rozwoju, który właśnie teraz powstaje i Sejm obraduje nad tym, w tym tygodniu prawdopodobnie jest szansa, że zatwierdzi ten nasz sztandarowy projekt, bo pozwalam sobie tak powiedzieć, ponieważ w zeszłym tygodniu było pierwsze głosowanie, podczas którego było 400 głosów za i tylko 20 przeciw. To rzadko się zdarzają takie głosowania i bardzo się z tego cieszę, chociaż być może to dotyczyło też jeszcze innej ustawy, więc w każdym razie wierzę, że w ciągu 2-3 tygodni zamkniemy ten proces tworzenia podstawy legislacyjnej dla Polskiego Funduszu Rozwoju. Ale przecież nie jest to worek z prezentami świętego Mikołaja, prawda? Nasze środki budżetowe zawsze będą za krótkie. Ta kołderka zawsze będzie za krótka. Tak jak dzisiaj rozmawiałem krótko z panem prezesem Biomedu o pewnych przedstawiał pewne propozycje projektowe, tak ja już na Lubelszczyźnie znam kilka takich dużych projektów, które są warte rozważenia. I na wszystko na pewno nie starczy. To, na co będziemy patrzyli w szczególności, to, żeby te projekty były innowacyjne, żeby były klastrowe, żeby odpowiadały inteligentnym specjalizacjom wyłonionym, ale również, żeby właśnie w bardziej równomierny, zrównoważony sposób traktowały ten rozwój gospodarczy w ramach geografii całego kraju. I w tym sensie na pewno będziemy szczególną uwagę przykładać do Lubelszczyzny. To, proszę Państwa, wydaje mi się takie ważne, łącznie z tym, żeby wykorzystać ten potencjał, który tu jest, choćby na tej sali, jako pewna egzemplifikacja, mianowicie wielki potencjał intelektualny, studencki Lublina, żeby jak najwięcej tych właśnie mądrych głów tutaj angażować w rodzimy przemysł, w usługi, żeby tworzyć jak największą wartość dodaną, żeby po prostu polskie rodziny coraz to więcej widziały rok po roku, że ten rozwój gospodarczy ma sens. To jest podstawowy aksjomat rozwojowy naszej ekipy rządowej. W tym kierunku będziemy szli i mam nadzieję, że jak to będzie skorelowane razem z taką zdrowo rozumianym patriotyzmem gospodarczym, to wspólnie odniesiemy sukces. Dziękuję bardzo. Do zadawania pytań. Proszę uprzejmie, kto z Państwa chciałby zapytać o coś pana premiera? Proszę bardzo. Pan profesor Kwartycki. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za to spotkanie i możliwość wysłuchania z pierwszej ręki
tego, co nas czeka w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o kwestie rozwoju. Ale panie premierze, pozwolę sobie troszeczkę spojrzeć krytycznie na to, co pan powiedział i może zwrócić panu premierowi uwagę na pewne rzeczy, czy pewne akcenty, które według mnie powinny być zasygnalizowane, jeżeli chodzi o przyszłe strategie rozwojowe. Pierwsza rzecz, to ja widzę pewną niespójność, czyli pewien zbyt mocny akcent położony na gospodarkę, na rynek, na fiskalizm, byśmy powiedzieli monetaryzm szeroko rozumiany, bez uwzględnienia kwestii, które są, powiedział, kluczowe, jeżeli chodzi o rozwój nie tylko gospodarczy, ale także w innych przestrzeniach, takich jak kapitał kulturowy, kapitał społeczny, kapitał intelektualny czy kapitał relacyjny. Trzeba powiedzieć, że współczesna działalność gospodarcza, tak jak ja ją rozumiem, czy tą nową ekonomię, ona jest, tworzy pewien węzeł wzajemnie uzupełniających się tych przestrzeni i gospodarka jako struktura nie działa samodzielnie. Ona jest, myśmy powiedzieli, jednym z immanentnych elementów tej szeroko rozumianej przestrzeni. Ja tutaj powołam się na pewne swoje doświadczenia. Przyznam się, że pisałem dwie strategie rozwoju Lubelszczyzny w 2000 roku i chyba w 2004. I tam wszędzie też było bardzo dużo o innowacyjności i przedsiębiorczości. To takie, powiedział, hasła, które chyba w tych dokumentach są najczęściej powielane. No wiemy, co z tego wyszło, czy co, jak to wygląda, więc obawiam się, żeby znowu nie była to jakaś kategoria hasłowości. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli można, na którą chciałbym zwrócić uwagę i chciałbym tutaj pana premiera może prosić o wyjaśnienia. Wiemy, że w Konstytucji jest artykuł numer 20, który mówi, że modelem obowiązującym w Polsce jest społeczna gospodarka rynkowa, a więc oparta o wolność, rozumiem, że przede wszystkim chodzi tutaj o kategorię wolności gospodarczych, politycznych, ale jest drugi jeszcze jest drugi element, druga zasada, to jest solidarność. I co prawda reprezentuje pan partię Prawo i Sprawiedliwość, może lepiej, żeby się nazywała Prawo i Solidarność, żeby było bardziej nowoczesne, patrząc na współczesne systemy, bo kategoria solidarności jest jedną z kluczowych, jeżeli chodzi o funkcjonowanie ładu społecznego w Europie. I może na zakończenie, jak pan premier widzi połączenie zrównoważonego rozwoju z kategorią rozwoju wyspowego? Bo jeżeli patrzymy na perspektywy rozwoju świata w kategoriach cyberprzestrzeni czy powiązań sieciowych, to no ja przynajmniej tak jakby czytałem w pewnych dokumentach, widzę, tam są podane 28 centrów światowych w przyszłości, które można powiedzieć będą tworzyły węzły kluczowe, czy główne węzły globalnej gospodarki światowej. Dziękuję. Zbieramy katalog pytań. Proszę bardzo, następne pytania. I pan premier będzie odpowiadał. Proszę uprzejmie. Studenci mają pierwszeństwo. Proszę bardzo. Proszę. Dzień dobry panie profesorze, Jacek Lepesz. Mam zaszczyt prowadzić zajęcia z makroekonomii dla studentów czwartego roku studiów. Chciałem skierować do pana premiera trzy pytania. Dzisiejsza ekonomia, zwłaszcza makroekonomia, to często jest spór idei. W kuluarach 3.20 w 2012 roku delegacje Południowej Korei i Niemiec podjęły inicjatywę, która powoli przekuwa się w literaturze przedmiotu w kategorię znaną jako inkluzywny wzrost gospodarczy. Pan premier unikał w swojej wypowiedzi sformułowania wzrost, raczej pan premier akcentuje rozwój. Jak pan premier postrzega kwestię rozwoju wobec tej świeżej przecież jeszcze idei inkluzywnego wzrostu gospodarczego? Drugie pytanie. Czy w realizacji planu przez pana premiera nakreślonego ważniejsze są pańskim zdaniem czynniki miękkie czy twarde? I w jakiej proporcji, jeśli wolno. I może trzecie, ostatnie.
Z punktu widzenia rodzin, tak rozumiem, iż kluczowym zagadnieniem będzie wzrost zatrudnienia i płac. W takim razie prosiłbym o odpowiedź na pytanie, jaki wyraźny bodziec powinien oddziaływać na przedsiębiorców, aby to oni właśnie chcieli to zatrudnienie i płace zwiększać. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Czy są jeszcze jakieś następne pytania? Proszę uprzejmie. Uważam, że program jest naprawdę fajny, interesujący, ale żeby go zrealizować, trzeba byłoby moim zdaniem większe nakłady i wysiłek samorządów skierować na szczególnie rozwój sportu, sportu pozalekcyjnego, bowiem do tych działań potrzeba ludzi naprawdę nie tylko zaprawionych do komputera czy telefonu komórkowego, ale muszą być to ludzie, którzy będą fizycznie i psychicznie bardzo sprawni, stąd szczególnie pożądane są wspieranie wszelkiego rodzaju organizacji sportu zespołowego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum, prawda? Taki sport na pewno wychowa nam ludzi wytrwałych w dążeniu, przyzwyczajonych do kierowania, tak jak w tych drużynach będą kierowani przez trenerów, i dzięki temu ten program będzie można zrealizować. Dziękuję za uwagę. Jeszcze pan prosi. Wspomniał pan, że niekorzystne dla Polski było, gdyby Polska była krajem montowni, azjatycka agendy, ale właśnie należy zauważyć, że te azjatyckie kraje, które teraz dokonują ekspansji europejskiego rynku, były kiedyś krajami, gdzie montowano niemieckie czy amerykańskie AGD. Stąd moje pytanie, dlaczego Polska powinna iść drogą, którą idą teraz bogate kraje, a nie drogą, którą szły bogate kraje wtedy, kiedy były biedne. Na przykład mamy Niemcy, w których po II wojnie światowej stosowano ordoliberalizm, czy obecnie Chiny. Jeszcze jedno pytanie, proszę bardzo. Ja od ponad 10 lat jestem pierwszym mieszkańcem Lubelszczyzny, którego stopy stanęły na wszystkich kontynentach i znalazłem się we wszystkich strefach klimatycznych. I mam takie proste pytanie. Czy jest na świecie taki jeszcze jeden kraj, oprócz Polski, w którym rządzi jeden człowiek i nie ponosi żadnej odpowiedzialności? Dziękuję. Zacznę odpowiadać teraz i potem jeszcze będzie czas chyba na kolejne pytania. Tutaj bardzo ciekawe pytanie tutaj było pana profesora w sprawie tego kapitału społecznego i tak dalej. Pozwolę sobie na taką troszeczkę moją szerszą refleksję. Otóż to jest bardzo modny temat i przez 10 lat Polska non-stop dyskutuje kapitał społeczny, zaufanie, relacyjność i tak dalej. O tym możemy opowiadać, wszyscy się z tym zgodzimy, nie zgodzimy troszeczkę mniej, prawda? O, Polacy są bardziej indywidualistami na przykład, prawda? I nie potrafią ze sobą współpracować. Jasne, no to jest w tym dużo racji. Ale wiecie co Państwu mi się też tak wydaje, czyli ja tak polemikę do polemiki tutaj uskutecznię, że dużo trudniej jest zmieniać instytucje twarde, czyli regulacje, instytucje, to w jaki sposób one funkcjonują, żeby nie było korupcji, prawda, tyle ile było wcześniej i tak dalej, i tak dalej. Tak? Czyli ja nie chcę powiedzieć przez to, że tutaj kapitał zaufania, kapitał społeczny, zdolność do współpracy nie są ważne. Są bardzo ważne. Sam przez 7 lat zawodowego życia zajmowałem się change management, project management, czyli zarządzaniem dużymi, rozbudowanymi projektami i tam najlepiej wiem, jak interdyscyplinarność i współpraca prawników, finansistów, ekonomistów, informatyków, prawda, jest ze sobą splecona i jak strasznie ważne jest właśnie zaufanie. Oczywiście, że to jest bardzo ważne. Więc prawda jest taka, że te dwa elementy nie stoją wobec siebie w sprzeczności, tylko że
Ja nie chciałem, żeby ten plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju był taką opowieścią ogólną, prawda? Bo jak mówimy o kapitale zaufania, kapitale społecznym, o tych miękkich elementach, miękkich, zresztą tutaj Pan później też przywołał ten temat, do niego jeszcze za chwilkę wrócę, to za mało ma to w sobie takiego, takiej treści trudnej do zmiany. Owszem, potem też to można mierzyć, tak? W rankingach międzynarodowych Polacy, no to są tacy, którzy nie mają do siebie zaufania. Ciekawe, jak mamy mieć zaufanie do siebie i do państwa, skoro przez 250 lat nie mieliśmy państwa, a państwa, w których żyliśmy, nastawiało nas przeciwko sobie, tak? Komuniści antagonizowali nas ze sobą, co robili Niemcy z nami, to wszyscy wiemy i szkoda opowiadać, prawda? A wcześniej 120 lat zaborów, no to też przecież były obce państwa, tak? Więc rzeczywiście, no jest w sobie w nas zapewne za mało zdolności do takiej głębszej współpracy. Ja się z tym zgadzam. Ale o tym można opowiadać i o tym właściwie 10 lat już rozmawialiśmy i ileś tam było inicjatyw, coś robiliśmy. Ja nie twierdzę zresztą, że one były niepotrzebne. Nie. Tylko, że nikt mi nie powie, że prawdziwy i mocny bardzo rozwój gospodarczy Niemiec, Korei, całkiem niedawno, Japonii, prawda, po II wojnie światowej, Francji, Europy Zachodniej się odbył w oparciu o jakikolwiek kapitał, prawda, miękki, społeczny, zaufania, niezaufania. Jasne, że to jest ważne, ale to jest bardziej nadbudowa, korona, ukoronowanie. A najważniejsze są instytucje, rządy prawa, rządy zdrowych mechanizmów gospodarczych, brak klientelizmu, uwaga na oligarchizację. Zobaczmy za wschodnią granicę, jak można było rozkraść te państwa, prawda? Ukraina, Rosja, co się z nimi stało, tak? Rosja zresztą jest na poziomie PKB per capita podobnym do naszego, ale tam 85% kraju, narodu żyje w takiej biedzie, że u nas w kraju takiej nie ma, prawda? No bo jest taka gigantyczny rozdział. Czyli ja nie chcę deprecjonować tego miękkich tych elementów. Te miękkie są ważne, ale one są łatwe w dyskusji, trudne w mierzeniu i nie najbardziej zasadnicze. Najbardziej zasadnicza jest filozofia zmiany działania państwa w taki sposób, żeby ono było jak najbardziej skuteczne, efektywne i prorozwojowe. Do tego za chwilkę jeszcze nawiążę, bo tam Pan właśnie mówił o tych montowniach, to pasuje do kolejnego elementu. O konstytucji, to tutaj się zgadzamy, jest społeczna gospodarcza rynkowa oczywiście, no i o tych cyberwęzłach 28, no to ja mam nadzieję, że Polska będzie co najmniej jednym z tych 28. Dzisiaj stanowimy 23. gospodarkę świata, jeśli chodzi o poziom PKB i my mamy na ten rozwój szansę, natomiast jesteśmy dzisiaj, tak jak mówimy o cyberwęzłach, czy o tych węzłach, prawda, kluczowych, o których Pan Profesor wspomniał, to jest bardzo ciekawy punkt, bo nie chcę deprecjonować też osiągnięć jakichś i tutaj nikogo urazić, ale generalnie wszyscy się zgadzają, łącznie z tymi, którzy nasz rozwój gospodarczy wychwalają pod niebiosa, że jesteśmy gospodarką peryferyjną. Albo jeszcze niektórzy mówią półperyferyjną, żeby może było lepiej tam na duszy komuś, tak? Peryferyjną, no to na pewno nie jest jeden z 28 węzłów, tak? Więc nie wejdziemy do tej elity, jeżeli będziemy jakby powielać te schematy działania peryferyjnego, czyli podrzędnego względem poprzednich. A później Pan wspominał o tej makroekonomii, o wzrost versus rozwój. Oczywiście, że ja to bardzo mocno akcentuję, wzrost versus rozwój, bo wzrost gospodarczy 6% nie ma problemu. Możemy to zrobić w jeden rok. Jak Państwo chcecie, 7 nawet, albo nawet 8. Zadłużymy się jeszcze tak, prawda, w gospodarce prywatnej i publicznej, zasiągniemy dodatkowe długi, znajdą się na pewno tacy, którzy nam pożyczą, bo to jest tylko kwestia risk-reward, prawda? Przy danym ryzyku, jaką cenę trzeba zapłacić za obligacje lub za kredyt. I to jak dzisiaj obligacja jest 3% i my jako państwo polskie kosztuje 3% rocznie, nie mamy problemu ze zrefinansowaniem naszych obligacji, które są 52% mamy zadłużenie do PKB publiczne,
bo łączne wszystkich sektorów około 150, tak? Czyli bardzo, bardzo wysokie. Uwaga też na to, tak? Więc możemy zrobić 200% i wtedy będziemy mieli wzrost 6-7%. Ale gwarantuję Państwu, że po 2-3 latach będzie gwałtowne załamanie i będziemy przez dekadę potem odrabiać te problemy, tak jak dzisiaj Grecja. Grecja, nie wiem czy Państwo wiecie, między rokiem 2000 a 2008 była najszybciej rozwijającym się krajem Europy, Unii Europejskiej. Przepraszam, strefy euro. Najszybciej, no czy to nam coś mówi? No bardzo dużo mówi, bo właśnie od 10 lat w Grecji jest recesja i jeszcze niektórzy mówią, że przez następne 10 lat również będzie recesja, tak? Czyli wzrost, a rozwój to jest gigantyczna różnica, akurat pan profesor od makroekonomii świetnie o tym wie, ale jakby mówię o mojej filozofii, moim spojrzeniu dla wszystkich. I twarde czy miękkie? No to częściowo już na to odpowiedziałem. Naprawdę, jeszcze raz podkreślam, nie depresjonuje miękkich elementów rozwojowych. Kapitał społeczny, zdolność do współpracy, do budowania relacji. W Australii na przykład jest wręcz w programie szkoleniowym szkół w gimnazjach taki przedmiot, prawda? Czyli na pewno współpraca projektowa, zdolność między sobą do komunikowania się jest bardzo ważnym elementem. Ale my w Polsce przede wszystkim cierpieliśmy na brak odpowiednio zbudowanej strategii rozwoju i instytucji wsparcia tego rozwoju. Dlatego na to kładziemy taki ogromny nacisk. I trzecie pytanie zadał Pan o wzrost płac, wzrost zatrudnienia. Owszem, dla nas w tym filarze piątym, czyli równomiernego wzrostu, wzrost zatrudnienia i wzrost płac jest bardzo ważny, ale w duchu właśnie wcześniejszej uwagi i tego, o czym rozmawialiśmy, artykuł właśnie 20 Konstytucji, jesteśmy gospodarką rynkową, społeczną gospodarką rynkową, a to znaczy, że nie możemy zadekretować podniesienia płac, bo jakby zadekretowanie podniesienia płac było możliwe, to Wenezuela byłaby najbogatszym krajem świata dzisiaj, prawda? A w ogóle socjalizm kwitłby do dzisiaj. No ale wszyscy się uśmiechamy, no bo to właśnie tak tędy gospodarka nie chodzi takimi kanałami, prawda? I w związku z tym mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, że możemy budować mechanizmy wspomagania lepszych płac, wyższych płac dla przedsiębiorców. Jednym z takich mechanizmów jest odchodzenie od umów cywilnych na rzecz umów o pracę, prawda? Również w ramach prawa zamówień publicznych chcemy w wielu kontraktach zaszyć wymóg, żeby jednym z kryteriów decyzji o danym przetargu publicznym było to, że firma musi zatrudniać na umowę o pracę, a nie tylko być firmą w walizce przywiezioną, która potem, prawda, nie wiadomo jak najtaniej podzleca polskim wykonawcom, często im potem nie płaci, one potem bankrutują, a oprócz tego wszystkiego jeszcze jak najmniej płaci pracownikom, tak? Czyli poprzez pośrednie mechanizmy chcemy promować i zatrudnienie umowy o pracę i również wyższe wynagrodzenie. Jesteśmy również w stałym dialogu z dwoma stronami tej komisji dawniej trójstronnej, a dzisiaj Rady Dialogu Społecznego. I uważam, że to jest bardzo ważny mechanizm. Bardzo dobrze zaczął pracować w ciągu pierwszych kilku miesięcy pracy tego rządu. To są związki zawodowe, związki pracodawców różne, 5 czy 6 reprezentatywnych, 5 plus Związek Rzemiosła i administracja publiczna, administracja rządowa jako jedna ze stron, prawda? I w takim dialogu, w tym właśnie ordoliberalnym porządku, o którym Pan wspomniał w innym z kolei pytaniu, staramy się wypracowywać najlepsze mechanizmy, z jednej strony rynkowe, ale z drugiej strony uwzględniające stronę społeczną. Potem Pan mówił o rozwoju sportu, no to ja tylko mogę się zgodzić, jak najbardziej bym tutaj promował ten sport i pozalekcyjny, i w czasie lekcyjnym. Jasne, że to jest bardzo ważne. Mens sana in corpore sano, jak mawiali Rzymianie, prawda? W zdrowym ciele zdrowy duch. No i potem Pan mówił o montowniach AGD i że to jest ta ścieżka. To tutaj jeszcze chwilkę się muszę zatrzymać w takim razie, skoro tak to zostało odebrane. Bo ja na szczęście też to powiedziałem pół godziny temu. Ja też chcę te montownie. Niech one sobie jakby będą nawet, bym powiedział, jak najwięcej. Zwłaszcza w obszarach, gdzie jest duże bezrobocie. Bo biznes działa w ten sposób, akurat przez 25 lat w nim byłem, więc coś o tym wiem, że na początku właśnie jakaś montownia, albo proste jakiś mały zakładzik pracy, albo mała, średnia firma i potem ona się rozwija. Z montowni się rozwijają coraz bardziej zaawansowane produkty. Albo
albo z centrów outsourcingu tego BPO czy Shared Services Center. Na początku są usługi kadrowe, księgowe, accounts payable, accounts receivable, proste usługi call center. No i tam się zarabia 1700 zł i to nie jest super ciekawa praca i tak dalej, i tak dalej. Ale bardzo wiele centrów, które się 8-10 lat temu do Polski tutaj wybrały o tą niższą część piramidy wartości dodanej, dzisiaj zatrudniają już w tych samych miejscach osoby o dużo wyższych kwalifikacjach, czyli nie tylko, mówiąc językiem biznesowym, back office, ale też middle office, czyli zarządzanie danymi, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zaawansowanymi usługami księgowymi. A również mamy już szczyt piramidy, bo pojawiają się firmy, które zatrudniają ludzi, którzy na tych najwyższych marżach, jak byśmy powiedzieli, czyli właśnie usługi konsultingowe, doradcze, badania i rozwój, usługi informatyczne. Więc to w ten sposób rośnie, inkrementalnie i bardziej naturalnie. I tak samo jest z tymi montowniami. Z tym, że użył Pan też takiego przykładu, że dlaczego mamy się rozwijać tak jak tamci, a nie tak jak... Nie, to jest też nieporozumienie. Oczywiście właśnie mamy się rozwijać tak mniej więcej jak te kraje, do których dążymy. No takim najlepszym przykładem są Niemcy, prawda, czy Korea, czy kraje skandynawskie, ale jak były na podobnym etapie jak my, czyli ze 30-40 lat temu, niestety, to było dawno temu. Z tym, że jest jedno wielkie, gigantyczne ale. Bo my nie możemy rozwijać się w oparciu o takie mechanizmy protekcjonizmu własnego rynku, jakie one stosowały w tym czasie, kiedy sobie wzmacniały swój rynek. Bo te mechanizmy protekcjonizmu były ogromne wówczas, a my dzisiaj, jako członek Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Handlu, nie możemy stosować podobnych mechanizmów. Czyli my mamy dużo trudniej niż oni, bo na ten sam dystans biegniemy może w takich samych trampkach, ale z plecakiem kamieni na plecach, można powiedzieć, prawda? Natomiast proszę mnie nie zrozumieć źle, że my chcielibyśmy odrzucać jakieś inwestycje pod tytułem montowni. Nie, tylko jak najbardziej również tak, ale w taki sposób bardziej, jeszcze bardziej przyciągający zaawansowane instytucje biznesowe. No i ostatnie pytanie, takie typowo prowokacyjno-polityczne było, rząd rządzi, nie mam tutaj żadnego problemu. Parlament wypełni swoją funkcję, a partia, która miała ogromne poparcie i pierwszy raz od 27 lat jako jedyna bez konieczności budowania koalicjanta ma rządzić się swoimi prawami, więc ja uważam, że jest wszystko w jak najlepszym porządku. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Dzień dobry, Paweł Mirkowski. Rozwój gospodarczy musi się jednak w jakimś zakresie opierać o te elementy miękkie, rozwój i kształcenie społeczne. Jesteśmy na uniwersytecie i tutaj pytanie jest o sposób równoważnego rozwoju uniwersytetów. Akademicki Klub Obywatelski w Lublinie pisał do ministra Gowina o tym, że okręty flagowe, tak to nazwane, czyli kilka silnych ośrodków uniwersyteckich, mocno wspomaganych z budżetu państwa, to raczej nie jest droga do rozwoju uniwersytetu. Lubelszczyzna jako taka, ten swój największy chyba potencjał, poza tym, co może przyjść, ma właśnie w studentach, w ludziach, którzy wychodzą. Jeśli w regionie nie ma uniwersytetów, jednostek z pierwszej dziesiątki, to nie będzie to okręt flagowy, tylko tratwa. Bardzo łatwo zatapiana. W związku z tym, jeśli mamy mieć rozwój równoważny, równomierny, to pytanie, czy nie zmienić tej koncepcji. Na spotkaniu ze światem nauki 2-3 tygodnie temu minister Gowin zaproponował większą kwotę pieniędzy na rozwój jednego uniwersytetu w Lublinie. Czy uważa Pan, że takie rozwiązania dadzą coś na przyszłość? I drugie pytanie. Prawo i Sprawiedliwość, a my funkcjonujemy w administracyjnej procedurze i paragrafie.
jak zmienić, czy istnieje myśl o możliwości zmiany nauczania najpierw prawa, aby prawo natchnąć i duchem, i sprawiedliwością. Jacek Szczot, były wiceminister rozwoju regionalnego. Panie premierze, rozwój wymaga określonych działań. Ten społecznie odpowiedzialny rozwój regionalny, rozwój gospodarczy. I do tej pory to, co było porażka pewnych strategii rozwoju w Polsce, wynikała z tego, że nie było dobrej koordynacji. Jak pan premier zamierza skoordynować polityki sektorowe, aby one mogły zrealizować właśnie plan rozwoju regionalnego i nie tylko w Polsce? Dziękuję. Dzień dobry, Mateusz Kosmowski. Chciałbym się zapytać o problem demograficzny w naszym kraju, ponieważ pan też to wcześniej w swoim tutaj programie ujął i co się bezpośrednio wiąże z pensją minimalną, ponieważ jednak pensja minimalna w naszym kraju w tym momencie wynosi 1850 zł brutto, co to nam daje mniej więcej 1400 zł. I tu jest czysta matematyka, że zarabiając przez 40 lat w założeniu, że pensja minimalna się nie zmieni, Polak zarobi 672 tysiące złotych, gdzie kupno mieszkania z kosztem utrzymania kredytu na 30 lat to jest około 400 tysięcy złotych, czyli zostaje 272 tysiące złotych na 40 lat życia Polaka. Co daje 566,6 zł na miesiąc życia. Tak? Gdybyśmy dołożyli do tego zarobki małżonki, byłoby to 1966 zł, w założeniu, że zarabia tą niezmienną minimalną pensję. Tak samo. I tu wkracza właśnie problem demograficzny, ponieważ gdy pojawiło się dziecko, wtedy Polak, ta rodzina zarabiałaby 666 zł na osobę. I jak... Ale jak się drugie pojawi, to już 500 zł dostanie. A to tego nie uwzględniłem w swoim planie. No tak. I teraz tak. Żeby jeszcze tutaj tak woli ścisłości, kredyt w banku, aby otrzymać, ponoć, jeszcze się nie orientowałem, ponieważ wkraczam dopiero w życie, jestem na 5 roku studiów dorosłych, potrzeba mniej więcej 3400 zł netto na rodzinę, aby otrzymać kredyt na mieszkanie. Więc jeżeli człowiek zarabia pensję minimalną, zarabia 2800 zł netto. Więc jak można żyć w kraju, który nie zapewnia nam ani mieszkania, ani dobrej płacy godziwej? Jeszcze jedno pytanie. Jak to jest, że polskie firmy, które są państwowe, były państwowe, pochodzę ze Świdnika, także prezydent Świdnik jest mi bliski. Jak to jest, że w państwie, jeżeli jest firma, to ona nie jest w stanie się utrzymać, a jeżeli prywaciarz przejmie firmę, jest w stanie ją utrzymać i zwiększyć zyski. Ja rozumiem, że PZL Świdnik, kiedyś 12 tysięcy osób tam pracowało i produkowali jeden helikopter dziennie. Ja to rozumiem, że wszystko szło na rynki wschodnie i to były całkiem inne czasy, ale jak to jest, że jak Włosi przejęli, to ta firma zaczęła funkcjonować w miarę normalnie. Dziękuję bardzo. Moje imię jest Samuła Kamil. Nazywam się Samuła Kamil. Chciałem zapytać o program 500+, ponieważ w tej chwili zauważam taką zależność, że jest ona bardziej... że dotyczy także osób, rodziny mające bardzo duży dochód netto. Natomiast te mniej zamożne niestety czasami nie mogą dostać, nie mogą być, dostać tych 500 zł z uwagi na przykład na to, że osoba kończy 18 lat i nie jest już objęta tym programem. Jeszcze to. I to teraz odpowiem?
wiem, jeszcze będzie potem ostatnia runda. Pan pytał o te okręty z flagowo uniwersyteckie. No oczywiście tutaj cierpimy w Polsce, bo najlepsze uniwersytety, dwa są dopiero w piątej setce gdzieś w rankingach i rzeczywiście bardzo słabo sobie rodzimy. Tutaj natomiast mogę tak powiedzieć trochę prowokacyjnie, że jakbyśmy połączyli niektóre uniwersytety ze sobą, to byśmy trafili prawie że do pierwszej setki lub na początek drugiej setki. Na przykład w Warszawie, z tajemnicą Poliszynela, jest propozycja połączenia Uniwersytetu Warszawskiego z Uniwersytetem Medycznym i brak tej medycyny w ramach kurikulum Uniwersytetu Warszawskiego powoduje, że ta warszawski jest w związku z tym w rankingach bardzo nisko, mimo że to jest relatywnie niezła uczelnia. Tak? No i tutaj już wchodzą w grę ambicje oczywiście poszczególnych uczelni, że one nie chcą oddawać swojej niezależności. Tak? Więc jednym z elementów poprawy tego rankingu jest to. Drugim elementem jest również upraktycznienie tych uczelni. Bo dzisiaj jest system punktowy, który powoduje niesamowite przeteoretyzowanie. Chociażby doktorat czy habilitacja. Na normalnych uczelniach na zagranicą można go zrobić w oparciu o badania w firmie jakiejś, prawda? Czyli ma on związek z konkretnym działaniem biznesowym, z jakimś bardzo konkretnym problemem, czyli można powiedzieć w wielu sytuacjach ma to nawet większą wartość, nie ujmując niczego wszystkim doktorom świata i habilitowanym i tak dalej profesorom, większą wartość niż szereg prac no, teoretycznych, prawda? Chociaż oczywiście na tej uczelni powstają najbardziej wartościowe prace teoretyczne, no bo teologiczno-teoretyczne to już nie ma nic ważniejszego niż dociekanie tych praw. Natomiast generalnie upraktycznienie, to jest drugi element. Trzeci, komercjalizacja. Nasze uczelnie i ich doktoranci, doktorzy, młodzi, no bardzo często narzekają, jak się pojeździ po całej Polsce, na to, że jakakolwiek wynalazczość czy patenty są natychmiast przejmowane przez całą uczelnię i nie ma mechanizmu wdrożenia na rynek w taki sposób, żeby ten bardzo zdolny doktor czy młody asystent, żeby on odnosił też z tego pewną korzyść. No, a jak wiadomo, człowiek jest z jednej strony altruistą, a z drugiej strony patrzy też na swój jakiś własny interes, co z tego będzie miał. I w związku z tym skomercjalizowanie takich procedur dałoby lepszy impuls do rozwoju. No, zapytał Pan również o to, czy jedna uczelnia powinna dostawać. To już tutaj proszę kierować do premiera Gowina takie szczegółowe pytania, bo nie wiem do końca w jaki sposób. I wspomniał Pan o tym nauczaniu prawa i duchu prawa, duch i litera. No, pewnie, że mamy za dużo tej legislacji, z tym, że proszę też wziąć pod uwagę, że 68% legislacji, jak ktoś to dokładnie policzył, pochodzi z Unii Europejskiej dzisiaj, prawda? Czyli my wdrażamy dyrektywy, rozporządzenia, które no, właściwie nie mamy na nie za zbyt dużego wpływu, tylko są regulacją dotyczącą jednolitego rynku Unii Europejskiej. No pewnie, żeby warto było takiego przeglądu dokonać prawa i zmniejszyć dżunglę prawną, to z tym się mogę zgodzić. Następnie było pytanie o brak koordynacji polityk sektorowych. To jest oczywiście bardzo trudny temat, bo to w mniejszym stopniu państwa, w większym stopniu przedsiębiorstwa tworzą przecież wartość dodaną. Niemniej jednak właśnie temu ma przyświecać plan odpowiedzialnego rozwoju, to znaczy wyłonienie pewnych sektorów, zresztą to nie jest wyłonienie na zasadzie mądrości objawionej, tylko na zasadzie głębokiej analizy top-down, bottom-up, grup fokusowych, konsultacji, szeroko rozumianych konsultacji z branżami również różnymi, ale również takie strategiczne spojrzenie w przyszłość na to, co ma szansę powodzenia, prawda, w świecie XXI wieku. Prawda? W mniejszym stopniu te schodzące przemysły ciężkie, a więcej te nowoczesne, cyfrowe. Więc w tym sensie ta koordynacja polityk jak najbardziej tak, ale z drugiej strony nadanie im takiego sznytu bardziej nowoczesnego, czyli włączenie tej czwartej fali rewolucji przemysłowej, jaką jest rewolucja cyfrowa, do procesów biznesowych. Pan potem mówił o pensji
minimalne i mieszkania i tak dalej. To z mieszkaniami to jest bardzo ważny punkt, dlatego że mieszkania są w Polsce zdecydowanie za drogie i dlatego jednym z wielkich, bardzo trudnych projektów, którego się podejmuje nasza ekipa rządowa, jest taka przebudowa rynku, czy modelu rynku mieszkaniowo-deweloperskiego, tak to nazwijmy, prawda, żeby były dostępne mieszkania znacząco tańsze. Natomiast no, nie chcemy też, żeby te znacząco tańsze mieszkania były wykupowane masowo przez bogatszych ludzi spekulacyjnie, prawda? Więc tworzymy cały mechanizm nie tylko finansowania, nie tylko prefabrykatów i budowy tych mieszkań, ale również mechanizm dostępności tych mieszkań dla ludzi młodych, szczególnie właśnie takich jak Państwo, żeby po wejściu na rynek, ono, nie wiem, w Lublinie pewnie ze 4, 4,5, 5 tysięcy złotych metr kwadratowy, żeby nie kosztowało 4,5, tylko żeby kosztowało 2,700 albo, prawda, najwyżej 3 tysiące złotych za metr kwadratowy. Bo wtedy te wszystkie obliczenia, które Pan poczynił, one będą trochę inaczej wyglądać. Po pierwsze, można mieć nadzieję, że nie wszyscy będą tylko na płacy minimalnej przez całe życie pracować, ale też, że będą te płace inne, czyli nie minimalne, czyli nie 1400, a 2400, 3400 czy 4400, czyli oby jak najwięcej. A po drugie, że właśnie ten podstawowy komponent życia młodych ludzi, jakim jest nabycie lub wynajem mieszkania, żeby sobie można było na to pozwolić, prawda? Między innymi też program 500+, zauważcie Państwo, oprócz przede wszystkim działania proludnościowego i prorodzinnego, on ma w sobie element taki wsparcia, szerzej rozumianego wsparcia społecznego. Aczkolwiek właśnie ludzie bardziej tam bogaci, niepotrzebne im to jest to wsparcie. I ja ubolewam nad tym, jeżeli są takie przypadki, jak to, o którym Pan powiedział, że ci, którzy dużo zarabiają, to mogą dostać to 500 zł, a ci, którzy mniej, to nie mogą dostać tych 500 zł. Przy czym przykład, jaki Pan użył, że nie mogą dostać, ponieważ dziecko skończyło 18 lat, no to przepraszam, ale no są jakieś kryteria, które muszą być kryteriami odcięcia, prawda? Gdyby skonstruować mechanizm do czasu zakończenia studiów, to jak znam Polaków, to by Polacy studiowali do 30 roku życia, a poza tym kosztowałoby to 10 miliardów więcej. 10 miliardów więcej. No, kołderka jest krótka, jak sobie powiedzieliśmy, i na to nie stać nas było, żeby tyle to kosztowało, prawda? Więc mam nadzieję, że to jest raczej gdzieś na marginesie to o czym Pan powiedział i że generalnie jest to wsparcie zauważalne, to 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. Mamy czas na jeszcze 2-3 pytania. Proszę bardzo. Proszę bardzo. O, są 2 pytania. 3. Proszę. Paweł Kowalec, jeśli można, takie 3 pytania. Pierwsze dość ogólne, ale wydaje mi się, dotyczy ważnego tematu. Pan premier rozpoczął tutaj od różnych form kapitału. Ja chciałbym zapytać o komentarz do kapitału wysokiego ryzyka, kapitału venture. Drugi temat dotyczy właśnie pojęcia innowacji i jak pan premier określa tutaj rolę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jeżeli chodzi o wsparcie innowacji w Polsce. I trzeci problem, właśnie taki praktyczny, mianowicie w Komisji Europejskiej mamy program Horyzont 2020 i tam no, porażająca jest wręcz nieobecność polskich przedsiębiorców. I czy pan premier dostrzega jakieś możliwości tutaj zwiększenia obecności w tej formie wsparcia innowacyjności? Dziękuję. Andrzej Derczuk. Moje pytanie dotyczy kontraktu terytorialnego, bo byłem w takiej komisji, która tutaj wypracowywała w ramach tych inteligentnych specjalizacji nasze projekty urbańskie, to właśnie było prawie 3 lata temu. Czy Ministerstwo Rozwoju podejmuje dalej tę kwestię kontraktu terytorialnego, który obejmował właśnie między innymi te specjalizacje inteligentne? Dziękuję. Franciszek Rakowski, Uniwersytet Warszawski, tym razem gościnny. Mam pytanie odnośnie przenoszenia pewnych schematów rozwojowych z zachodu do Polski
Mianowicie Polska jest specyficznym krajem, w szczególności też jeśli chodzi o układ przestrzenny. No, nasza urbanistyka nie jest jakoś fantastyczna, co widać po polskich miastach i po polskich wsiach. No, przykładowo ilość dróg asfaltowych przypadających na jednego Polaka jest znacznie większa niż na jednego Anglika. Ponieważ po prostu taka jest rozłożystość urbanistyczna w Polsce. No, na ile jesteśmy świadomi jako rząd tego wyzwania i w jaki sposób no, bierzemy to pod uwagę w planach rozwojowych? Dziękuję bardzo. Pierwsza kwestia, kapitał, venture capital, kapitał wysokiego ryzyka. My tutaj jak najbardziej pozytywnie na to patrzymy. Budujemy zresztą funduszy dla zarządzania takim kapitałem. Z tym, że należy tutaj mieć z tyłu głowy, że państwo nie jest najlepszym pasem transmisyjnym dla kapitału venture, dlatego że urzędnik zawsze, nawet jakby to był urzędnik pod tytułem pracownik Polskiego Funduszu Rozwoju, prawda, zawsze będzie miał z tyłu głowy, że ten NIK, prawda, i nie będzie chciał, żeby NIK lub nikt inny mu głowę urwał kiedyś, prawda, więc żeby będzie podejmował decyzje bezpieczne, a venture capital polega na tym, żeby właśnie podejmować czasami inwestycje o wysokim ryzyku. Dlatego staramy się budować mechanizmy urynkawiające ten venture capital we współpracy z firmami private equity, ale przede wszystkim właśnie z sektora VC. Dodatkowo też tutaj jest problem startupów w naturalny sposób, no bo startupy są z natury rzeczy bardziej ryzykowne. I tu staramy się również budować mechanizm z jednej strony współpracy bardziej startupów z rynkiem, czyli w tym przypadku z rynkiem, na który mamy wpływ, czyli w tym przypadku z firmami z udziałem kapitału państwowego, bo startupy potrzebują przede wszystkim dwóch rzeczy. Pierwsza to jest kapitału. No i tu załóżmy granty z PARP-u, granty z różnych innych mogą częściowo tę lukę wypełnić, aczkolwiek zawsze będzie za mało. Ale druga rzecz, której startup potrzebuje, to jest klient, pierwszy klient, żeby przetestować te moje pomysły, te moje rozwiązania, prawda? I to jest rzecz, którą staramy się udrożnić, też bez wykręcania komukolwiek ręki, czyli staramy się zrobić to na zasadach jak najbardziej rynkowych. Ale ze startupami i z tym segmentem rynku my mamy ogromny też problem, szanowni państwo, bo jak prześledziliśmy sobie drogę ilość startupów i wydatkowanych środków z funduszy okołopaństwowych, tak to nazwijmy, to widzimy, że tutaj też następuje ogromny drenaż mózgów, jest brain drain. Startup to jest kilku studentów tutaj z KUL-u, umówiło się, zrobiło coś fajnego, potrzebują pieniądze, dostali te pieniądze. A potem, jak im się udaje, to lądują w Kalifornii. Prawda? No i za przeproszeniem, co państwo polskie z tego ma? Urodziły te nasze polskie matki, te dzieci. Wykształciły, wykarmiły, polskie państwo zapłaciło w podatkach za studia, za wszystko, a potem, a jeszcze w mądrych głowach naszych studentów jeszcze narodziły się te pomysły. I potem nie ma ich. I bardzo często nie ma ich na zawsze. Prawda? Więc no, mamy tutaj taki dylemat. Zresztą to nie jest tylko polski. Anglicy i Niemcy, zdając sobie z tego sprawę, każą podpisywać swoim startupom cyrograf, że tu 5 czy 10 lat ileś będziecie, prawda, nad Wisłą, czy w przypadku tamtym Tamizą, prawda, te swoje produkty. Czy tu będzie wasza centrala? Nie jest to takie proste, bo startupy są oczywiście z natury rzeczy fruwającymi Holendrami gdzieś tam po całym świecie, tak? Ale musimy w taki sposób na to patrzeć, no bo ja nie chcę wydawać pieniędzy podatnika jak biednej Polski dla bogatej Kalifornii. Prawda? Więc to jest oczywiście bardzo trudne, ale tak na to patrzymy. I innowacje via NCBIR. Tutaj jesteśmy w bardzo dużej korelacji z NCBIR-em. NCBIR, rozmawiam z nowym szefem NCBIR-u bardzo często i uzgadniamy sposoby alokacji środków NCBIR-u w taki sposób, żeby było to kompatybilne z planem na rzecz rozwoju, zarówno od strony sektorowej, finansowo-biznesowej i geograficznej również, prawda? Patrz nasz ten piąty filar, czyli zrównoważony rozwój. Później wspominał Pan o porażającej nieobecności
Komisji Europejskiej w kontekście tego polskich przedsiębiorców, w kontekście tego Horyzont 2020. Tu mogę się z tym zgodzić i nawet nie będę nikomu robił z tego powodu przytyków. To jest na pewno też nasza wielka robota. Po prostu powiem tak. Unia Europejska, się nazywała wcześniej EWG, wystartowała w 1957 roku. Potem dołączone były kolejne państwa, Anglia, Dania, Irlandia w 1973, Grecja w 1981, Hiszpania, Portugalia w 1986, Szwecja, Finlandia w 1995. I te państwa skolonizowały, są silniejsze gospodarczo, mają tradycję swoich urzędników i skolonizowały te instytucje brukselskie, prawda? I to jest dla nas takie żmudne, urzędnicze wyzwanie, żebyśmy my wciskali tam naszych ludzi, żeby oni byli coraz mądrzejsi, żeby nasza reprezentacja była coraz liczniejsza, bo nikomu nie robię z tej względzie wyrzutów, tylko miesiąc po miesiącu staram się coraz więcej naszych urzędników tam posyłać w nadziei, żeby oni patrzyli przez pryzmat interesu polskiego. Bo niestety, tutaj powiem tak dość ostro, jest jeszcze coś takiego w głowie niektórych polskich urzędników, że oni, będąc tam w Brukseli, bardziej reprezentują interesy brukselskie czy unijne, ogólno zachodnioeuropejskie, niż nasz polski. Nie nawet dlatego, że nie są polskimi patriotami, tylko dlatego, że tam jest taka polityczna poprawność panująca w tej Brukseli, że my się dajemy na to nabierać, a niemieccy i francuscy urzędnicy znakomicie potrafią zadbać o interes Francji i Niemiec. To Państwu gwarantuję. Było pytanie o kontrakt regionalny i terytorialny, tutaj o KIS-y, czyli krajowe inteligentne specjalizacje. Mogę powiedzieć, że jak najbardziej tutaj kontynuujemy to, aczkolwiek chcę, żebyście mieli Państwo też świadomość tego, że w ramach kontraktów terytorialnych podpisane zostały umowy na tysiące obiektów i dzisiaj już wiemy, że nie stać nas będzie na obsługę szeregu tych obiektów przez gminy i powiaty, tak? Bo jakiś burmistrz, czy prezydent, czy wójt dla celów, nazwijmy to brutalnie językiem politycznym, dla celów przedwyborczych, budował sobie kolejny akwapark, czy jakąś tam kolejny tutaj, prawda, dom kultury, czy czegoś innego. No, a niestety w budowaniu nowych rzeczy trzeba brać pod uwagę koszty obsługi później. I my dzisiaj w budżecie nie mamy też pieniędzy na obsługę wszystkich tych budynków. Nawet takich, które bardzo nam przykro, bo na przykład są laboratoria super nowoczesne, ale świecą pustkami, tak? Czyli to jest taki błąd strategicznego myślenia. Dlatego nie chcemy tego w tej kolejnej perspektywie unijnej, którą mam przyjemność zarządzać, nie chcemy tego błędu powielić i patrzymy na rozwój w sposób zsynchronizowany, w sposób dużo bardziej kompleksowy, tak? Czyli co jest potrzebne dla rozwoju, ale czy nas będzie na to stać w przyszłości? Czy to podnosi wartość dodaną naszych przemysłów? Czy to daje szansę na wyższe płace? Patrz, pytanie pana studenta 5 roku, prawda? Na przyszłość. Czyli dużo bardziej w taki skorelowany sposób na te elementy patrzymy. I przenoszenie tych schematów rozwojowych żywcem z Zachodu, to już troszeczkę na ten temat odpowiedziałem, ale biorąc pod uwagę również te elementy urbanistyczne, rozkład dróg i tak dalej. Natomiast szczera odpowiedź na to jest taka, proszę Państwa, wielkie, gigantyczne zmiany transformacyjne nie dzieją się w sytuacji takiej, jakiej my dzisiaj jesteśmy, w sytuacji pokoju, spokoju i ciągłości. Wielkie zmiany rodzą się w sytuacjach wyjątkowych w historii, która oby nas nie dotknęła, czyli w sytuacjach powojennej, prawda? Po wojnie lub po rewolucji jakiejś, tak? No wszyscy znamy historię na jakimś na pewno fajnym poziomie, więc wiecie, że na tym to polega, prawda? Słynna ustawa Wilczka mogła dlatego nastąpić, że była de facto rewolucja, to znaczy skończył się jeden system, a drugi się zaczynał akurat, prawda? Zresztą mam o niej troszeczkę inne zdanie niż potoczne, bo ona akurat stworzyła przestrzeń dla rozwoju nomenklatury, prawda, ta ustawa Wilczka. Ale abstrahując od tego, ona również rzeczywiście była tabula rasa i od tego momentu zaczynamy rozwój. Więc tak na to patrząc, nam, nie chcę nikogo usprawiedliwać, ale jest niezwykle ciężko przebudowywać te instytucje. Popatrzcie Państwo, próbowaliśmy, czy zrobiliśmy nową ustawę o służbie cywilnej. Jaki był jazgot?
A ja Państwu gwarantuję, bo spędziłem kilka lat w Szwajcarii, na Zachodzie, w Niemczech, w Belgii i tam dokładnie tak funkcjonuje służba cywilna, że jest warstwa urzędników, dyrektorów, zastępców i naczelników, która ma na celu przekładanie woli politycznej na język administracji publicznej. I to się nazywają tam politische Beamter i oni również mogą być odwoływani dokładnie na takiej zasadzie. Ale jak tylko próbowaliśmy to zrobić i zrobiliśmy to, to zobaczcie Państwo, że ten dotychczasowy establishment urzędniczo-polityczny no strasznie mocno walczył, żeby się to nie zadziało. Tak? A jak żeby to w ogóle nazwać słowem rewolucja? To nie jest żadna rewolucja, to jest przyspieszona ewolucja. Prawda? Więc tak odpowiadając trochę naokoło na Pana pytanie, no oczywiście, że mamy, że te schematy zachodnie są inne i my jesteśmy dzisiaj w innym miejscu, ale będziemy starali się przemodelować, zmienić te paradygmaty gospodarcze po to, żeby jak najlepiej odpowiedzieć na ten stan własności gospodarki polskiej i na ten stan rozwoju gospodarki polskiej, w którym dzisiaj jesteśmy. Dziękuję bardzo. Dzięki serdecznie.